Korpus kadetów, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! W prawo, zwrot! Za mną, marsz! Początki sięgają biskupa polowego Tadeusza Płockiego i szefa sztabu generalnego Mieczysława Gongora. To właśnie oni byli twórcami tej szkoły i pomysłodawcami. I od nich to wyszła pomysł stworzenia tej szkoły jako Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów, nawiązując do dawnych tradycji, ale też o nowych wzorcach dla młodzieży dzisiejszej na potrzeby naszych czasów. Biskup Tadeusz Płocki, który wspólnie z biskupem, z generałem Gongorem i kilku generałami odwiedzili takie szkoły za granicą. Po przyjeździe do Polski byli przekonani, że taka szkoła jest potrzebna. I po rozmowie z księdzem biskupem dostałem takie polecenie, abym przygotował plany odnośnie szkół, dokumentację historyczną dawnych szkół Korpusu Kadetów, które działały w Polsce, jak i również i za granicą. 9 kwietnia 2010 roku była rozmowa z biskupem polowym i szefem sztabu generalnego na temat szkoły Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów. W czasie tej rozmowy padło takie słowo od biskupa polowego, że budujemy tę szkołę nawet jeżeli by to było po gruzach. I 10 kwietnia dowiedziałem się o śmierci biskupa polowego i wtedy jakby przypomniałem sobie te słowa wcześniej wypowiedziane i miałem wtedy już pewność, że to jest jakby testament biskupa polowego odnośnie szkoły Korpusu Kadetów. Szkoła znajduje się w budynku, w którym już jest szkoła, zespół szkół hotelarskich, fryzjerskich, Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów. Mimo, że tu jest zespół szkół, ale nasza szkoła jest niezależna od tamtych szkół. Młodzież nasza Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów, mieszkająca w internacie, jest niemalże w całej Polski. Od Gdańska, poprzez Warszawę, poprzez Kielce i tutaj tereny Brzeska czy Tarnowa. Liceum Akademickie Korpusu Kadetów nawiązuje do szkoły rycerskiej założonej przez króla Augusta Poniatowskiego i pierwszym komendantem był książę Adam Czartoryski. I nawiązujemy do Korpusu Kadetów, a również do Junackie Szkoły Kadetów założone przez generała Władysława Andersa. Korpus Kadetów, baczność! Pale, ćwicz! Kadet Damian Dziądźko. Jestem uczniem drugiej klasy. Chodzę do Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów. Jestem dowódcą całego korpusu. Przyszedłem tutaj do szkoły ze względu na to, że chciałem zostać oficerem wojsk lądowych. Po roku nauki w liceum stwierdziłem, że wojsko nie jest dobrym rozwiązaniem dla mnie i stwierdziłem, że pójdę do szkoły policyjnej na studia do Szczytna. Do nogi! Broń! Spocznij! Kadet Julian Kołodziej, jestem uczniem drugiej klasy Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów. Ta szkoła zainteresowała mnie wojskowością, jaka w niej panuje, internatem, nauczycielami. Usłyszałem o niej przez mojego ojca, który mi ją polecił i powiedział, że
otwiera ona szerokie perspektywy w przyszłości, jak na przykład szerszy zakres studiów, a wyższy wynik na maturze plus wysoko postawiona kadra nauczycielska. Nazywam się Sebastian Kubala, jestem w trzeciej klasie Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze. Przyszedłem do tej szkoły przez to, że zobaczyłem gdzieś po prostu ogłoszenie, że się pojawia taka szkoła. A jeden z moich zainteresowań była właśnie wojskowość, to stwierdziłem, że zobaczę, jak to będzie i akurat co do szkoły, to się nie zawiodłem. Julek, w samą dychę. Cel. Myślę, że przodować tak naprawdę nie da. Szkoły junackie, szkoły rycerskie, szkoły kadeckie kładły nacisk przede wszystkim na dobrą formację patriotyczną i umiłowanie do ojczyzny, poświęcenie. Tutaj w tych szkołach kładziono nacisk na tym, że młodzież ma oddać wszystko dla ojczyzny. Kładziono nacisk, że najważniejszą rzeczą jest służba dla ojczyzny. Honor, Bóg, ojczyzna były najważniejsze. Również i hasło, które jest pielęgnowane od pokoleń w szkołach kadeckich, że miej honor być kadetem i wszystko, co masz, oddaj ojczyźnie. To było to zawołanie, ale nie tylko zawołanie, ale to była dewizja, która różniła się od innych szkół przygotowaniem i poświęceniem dla ojczyzny. Najlepszym przykładem jest, że w czasie II wojny światowej ponad 500 kadetów oddało życie, nie tylko na polu walki, ale również i oddali życie w więzieniach, w obozach, czy nawet zostali potem po wojnie skazani na karę śmierci, tak jak pułkownik Ciepliński, czy nawet ten kadet najmłodszy, Chodkiewicz, który biorąc udział w Powstaniu Śląskim, oddaje życie pod miejscowością Gogolin u podnóża Góry Świętej Anny. Ta szkoła jest całkowicie inna od zwykłych szkół, ze względu na to, że pielęgnujemy tutaj tradycje, które zostały nam przekazane. Codziennie chodzimy do szkoły w mundurze. Nie ma albo mało jest takich szkół w Polsce mundurowych, w której się chodzi dzień w dzień w mundurze i się go nie wstydzi, tak? Nie chowa się munduru, nie ucieka się z tym mundurem, żeby gdzieś go szybko zakopać czy coś, tylko po prostu tutaj każdy, jeżeli ubiera ten mundur, to jest dumny, że go może nosić, tak? To jest jednak mundur żołnierza Wojska Polskiego, to jest dla nas coś wielkiego, że w razie czego możemy założyć z dumą ten mundur i nawet bronić naszej ojczyzny. Młodzież ta chce dochować tej pięknej idei, aby szlachectwem umysłu i serca służyć ojczyźnie, pielęgnować to, co najlepsze w dziele myśli i czynu dla ojczyzny Rzeczpospolitej. Nie wstydzimy się, nie boimy się powiedzieć, czym jest dla nas Polska, czym jest dla nas flaga, czym jest dla nas godło, czy nawet czym jest dla nas Kościół. Nie tylko dobre wychowanie do wojska, ale też dobre przygotowanie od strony naukowej i poprzez też szkolenia poza szkolne, czyli szkolenie wojskowe, szkolenie pierwszej pomocy, szkolenie związane również z różnymi zajęciami sportowymi, czyli walki wschodnie. Myśleliśmy o tym, żeby również i tutaj stworzyć przy szkole szermierkę, czy nawet jazdę konną. To miało wszystko sprawić, że ta młodzież będzie lepiej przygotowana w tych szkołach niż w innych liceach ogólnokształcących. Da szersze spojrzenie na wiele problemów, które znajdują się w naszej ojczyźnie. Panowie kadeci, ćwiczenia sztuk walki, pokazy walk różnych. Oh.
tysiąc na jedno, tysiąc na drugą. Mamy 25 uczniów. Nasze klasy są bardzo małe, bo największa klasa to jest 11 osób. Kładziemy nacisk na pracę w internacie. Oczywiście, że najważniejszą rzeczą jest dobór oprócz uczniów, dobrych nauczycieli, co mamy. Natomiast drugą rzeczą jest bardzo ważną, nad którą też i od kilku lat wypracowujemy, aby mieć dobrych wychowawców w internacie. To, co właśnie mnie zaskoczyło, jak przyszedłem tutaj do tej szkoły, to klimat, który panuje w internacie. Wszyscy uczniowie, nauczyciele są jak rodzina. Jesteśmy ze sobą blisko, mamy świetny kontakt z nauczycielami, którzy, no cóż, dbają o nasze stopnie i o poziom naszego wykształcenia. To prawda, trzeba się tutaj sporo uczyć, jest dużo materiału, ale jednak są małe klasy, które pozwalają nauczycielowi niemalże indywidualnie podchodzić do każdego ucznia. Jako starszy i jako dowódca powinien dawać prawidłowy przykład, żeby wiedzieli, jak się zachować. Bo jeżeli coś robił źle, przywołać ich do porządku. To nie jest tak. To w sumie jest w tej szkole jak z wychowywaniem od małego dziecka. To jest po prostu trzeba... Ta szkoła wymaga troszeczkę takiego właśnie wkładu, żeby pokazać tym, którzy do nas przychodzą od początku, na czym to wszystko polega, jak się zachować w odpowiedniej sytuacji. Nawet jak przechodzi ktoś starszy, w drzwiach przepuścić, a jeżeli to jest oficer, to tym bardziej mu zasalutować i stanąć w postawie zasadniczej. Tutaj jak najbardziej jestem odpowiedzialny, czuję się odpowiedzialny za te młodsze roczniki. Korpus kadetów, baczność! Do sal, rozej się, spocznij! Czasami jest, że chcą wyjechać do domu, wrócić tam na święta czy coś, na przykład, nie wiem, chłopaki do dziewczyn, czy nawet dziewczyny do chłopaków. No tęskni się za domem, tak, bo to jest jednak wyrzeczenie tutaj przez miesiąc przebywać, przez miesiąc, dwa. I trzeba mieć nie lada taką psychikę już wybudowaną, że w takim wieku przychodzi się tak daleko od domu do takiej szkoły, gdzie jest rygor, gdzie trzeba codziennie rano wstawać, między innymi o 6 rano. To nie jest jak zwykłe liceum. Zwykłe liceum mogę sobie wstać przed 8, 5 minut przed i mogę sobie iść po prostu na lekcję, tak? Tutaj się niestety nie da. Tutaj jest cały dzień zaplanowany. No i między innymi przez to, jak właśnie to tak jak planujemy dzień, tak niektórzy już po w pierwszych tygodniach oczywiście tak, w pierwszej klasie jest trudno się przyzwyczaić przez pierwsze 2 miesiące. Ale później już wpadają w taki rytm i do końca roku jest po prostu już zachowane takie życie codziennego kadeta. Panowie kadeci, ćwiczenia na drążku. Bardzo proszę, dla rozgrzewki po 10 podciągnięć. Jako pierwszy kadet Sebastian Kubala. Bardzo proszę. Bardzo. Bardzo ładnie, Sebastian. Bardzo ładnie. Proszę bardzo, kolejne ćwiczenie. Kadet Sebastian Szafraniec wykona pompki w staniu na rękach. No, dziękuję. Nie mamy jakichś wad, jest nas mało, jesteśmy jak rodzina.
Także nie możemy sobie wchodzić w takie ekscesy między sobą, no bo każdy się tu zna, na co dzień się widzimy, mieszkamy tutaj przez miesiąc. Także wszystkiego się uczymy tak naprawdę, każda osoba uczy się od drugiej, jesteśmy z całej Polski. Nie ma jakichś tak zwanych fal, które na pewno niektórym przyszły na myśl, ponieważ to nie może być, że jedni są prześladowani przez drugich, bo wtedy po prostu ludzie się wykruszają. To prawda, jest dyscyplina, jest też pewien nacisk ze strony roczników wyższych, ale to tylko po to, żeby przygotować właśnie młodsze roczniki mentalnie do takiego życia. I żeby też ci, którzy planują pójść do wojska, byli przygotowani, że coś takiego będzie, że nikt się nie będzie z nimi cackał. Rówieśnicy są różni. Są bardziej przyjacielscy, mniej przyjacielscy. Ale tutaj wszyscy starają się żyć w takim, nikt pod sobą dołków nie kopie, nikt się stara nie uprzykrzać świata komuś innemu, prawda? Nie dokuczamy sobie, przynajmniej się staramy, chyba że robimy to dla żartu. Z reguły nie robimy nic złego takiego, co mogłoby negatywnie wpłynąć na kontakty między nami. Młodzież nasza, która przybywa do naszej szkoły, no, pragnie w przyszłości studiować na uczelniach wojskowych, ale też pragnie pracować w przyszłości w mundurowych strukturach, czy policji, czy wojska, czy nawet Straży Granicznej, czy nawet niektórzy zastanawiali się, czy nie można by popracować i w więzieniu, w strukturach więziennych. Młodzież nasza no, jest młodzieżą, która jest w internacie mieszkająca, podlegający pewnym rygorom z regulaminu wojskowego, przygotowująca w ten sposób do przyszłej pracy. Mamy dużo przedmiotów ścisłych, bo nasza szkoła nastawiona jest na rozwój przedmiotów takich jak fizyka, chemia, matematyka. Rozwinięte są przedmioty również i angielski. Podstawowym poziomie jest niemiecki, rosyjski. Szkoła mundurowa, ale każdy ma swoje zainteresowania. Osobiście mieszkam z kolegą, który śpiewa. Grał przez 2 lata w Warszawie w teatrze Bufo i chłopak ma naprawdę bogate zaplecze artystyczne. Umie śpiewać, umie grać. Teraz udaje mu się właśnie, został zwerbowany przez dyrektora jednej ze szkół, aby ćwiczył ten śpiew. No i osobiście jako szkoła życzymy mu jak najlepiej, żeby chłopak sobie z tym poradził, a ma do tego potencjał. Mamy też różnych kolegów, na przykład Sebastiana, który lubi chemię. On po prostu ma do tych przedmiotów ścisłych głowę. Gotowy? Start! No, 9 sekund. No to co? Z zamkniętymi oczami. Gotowy? Tak. Start! Koniec. Bardzo ładny wynik. Szymek, jeszcze raz gratulacje. Bardzo ładny wynik, kadeci. No i panowie, ćwiczenia, rozbieranie, składanie kałacha to podstawowa czynność żołnierza, kadeta. Dlatego trzeba to doskonalić. Z zawiązanymi oczami czasami trzeba to wykonać po to, żeby na froncie, w walce, w ciemności poradzić sobie w każdej sytuacji. W
tym roku obchodzimy dwie uroczystości, 250 lat od powstania Szkoły Rycerskiej i 85. rocznicy od powstania Dnia Kadeta nadanego przez Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. I w tym roku również oddajemy szczególny hołd kadetowi Chodkiewiczowi Karolowi, ostatniemu potomkowi rodu Chodkiewiczów, który jako 17-letni uciekł ze szkoły kadetów do Powstania Śląskiego i tam zginął. I nie chcemy poświęcić w ten rok, oddając mu cześć. Byliśmy 19 marca w Krakowie na grobie Chodkiewiczów, gdzie jest pochowane jego szczątki, jego ciało. Na Wawelu oddaliśmy hołd Józefowi Piłsudskiemu i 21 maja na Górze Świętej Anny będzie obchodzony również Dzień Kadeta, gdzie tam też oddamy cześć Chodkiewiczowi w tym miejscu, gdzie był pochowany i potem te ciało jego przewiezione było do Krakowa. Apel poległych. My tu wszyscy zebrani, stojąc na ziemi krakowskiej, przy grobowcu rodziny Chodkiewiczów, wzywamy najwierniejszych synów ojczyzny, którzy walcząc o jej niepodległy byt, zapłacili życiem, krwią i cierpieniem. Wzywam was, wykuwających granice Polski od Chrobrego do Piłsudskiego, poległych w bojach na polach Rzeczypospolitej w 85. rocznicę ustanowienia Święta Dnia Kadeta. Wzywam was, dowódców Rycerstwa Polskiego, hetmanów polskich, dowódców i uczestników polskich powstań narodowych, ofiary katyńskiej zbrodni, stańcie do apelu! Polegaj na polu chwały! Jeżeli bym miał jeszcze raz przyjść tutaj do szkoły, nie miałbym jakichś wątpliwości, przyszedłbym ze względu na to, na tą tradycję, którą tutaj mamy, ze względu na nasze grono pedagogiczne, które jest dla nas jak rodzice, i przede wszystkim dla tych kolegów, których tutaj spotkałem. Sądzę, że jeżeli ktoś naprawdę interesuje się chociaż pobieżnie tą wojskowością, bo nikt nie każe iść od razu do szkoły wojskowej po tym liceum, to jednak mogę zapewnić, że tutaj grono pedagogiczne naprawdę potrafi stanąć na wysokości zadania. Szkołę tą poleciłbym wszystkim ze względu chociażby właśnie na bardzo wysoko postawioną kadrę nauczycielską i klimat. Bardzo szybko wpada się w tą szkołę, bardzo szybko zaczyna się podobać, a może nie do końca, ale w pewien sposób znika nostalgia na pewno za domem. Jeżeli czują, że ta szkoła może im pomóc, to zachęcamy młodzież do naszej szkoły. Zachęcamy również, jeżeli Państwo chcieliby nas wesprzeć finansowo, jesteśmy bardzo życzliwi i bardzo wdzięczni za każdą pomoc, dlatego że ta młodzież potrzebuje tego wielkiego wsparcia wychowania, ale i też organizowania tych różnych zajęć, które tutaj w tej szkole mamy, ale i też planujemy na przyszłość rozszerzenia, żeby ta szkoła była szkołą, która będzie taką dla ojczyzny, wychowująca z miłości do Boga, ojczyzny i narodu.